jest tak stresująca sytuacja, bo to wiecie, oni mogą was cofnąć od razu do Polski, to nie jest tak, że was wpuścić mogą. Czy ja to tak nie wiem, bo mnie też trzepano nieraz, ktoś tam z czatu. Ale to zupełnie inne mam wspomnienia. Chyba w Stanach mnie trzepali kiedyś. Ale to kurwa, śmieszkowaliśmy sobie. W sensie, no przeszukiwano mi bagaże. Ja leciałem akurat nagrać scenę do pranku. To wam w ogóle pokażę jaką scenę. Zombie Apocalypse. O kurwa, czemu to się nie wyświetla? Usunęli mi następny film? Nie, jest. Nagrywałem scenę, o tą. Bo to jest Nick. Nick Santanostoso. O, to jest ten ziomek. Kurwa, co oni robili, nie? Takie jakieś wajny były. Ja go wyczaiłem na tych wajnach i pojechałem do niego i nagrałem z nim scenę. No i oni mi, wiecie, otworzyli te walizki. No a tam tak, wnętrzności, jelita, mózg, co tam jeszcze miałem? Oczy, serce sztuczne i tak dalej. No i różne maski, kamery, no i tak patrzą na mnie, nie? Co to jest? No to zacząłem tłumaczyć, filmy kręcę. No i pokazałem im psa pająka. Na tym ludziom z lotniska powiedziałem ile zarobiłem i oni powiedzieli to chuj kurwa trzeba, że rzucą tą pracę i też zaczną kręcić pranki i YouTube'y robić skoro to takie zarobki i mnie puścili. Ja to miło wspominam to trzepanie tam, no ale nie wiem to może to też zależy na jakich się trafi pracowników, bo to nie wiem, celnicy chyba to robią, tak, te trzepanie czy tam, nie wiem. Ale dobra, wracamy do...